Mercedes Salazar i trzy inne osoby zostały aresztowane po porwaniu i znęcaniu się nad kobietą w San Antonio w zeszłym miesiącu. Ciało brata Mercedes Salazar, Angela, zostało znalezione w opuszczonym budynku w sierpniu tego roku i nie ustalono jeszcze, kto stał za zabójstwem mężczyzny. Salazar jednak była przekonana, że zrobiła to dziewczyna jej brata. Zwołała więc gang i postanowiła porwać kobietę, by przetrzymywać ją później przez 3 dni w tym domu w zachodniej części miasta. Ofiara została przywiązana do krzesła, obcięto jej nieco włosów i wstrzyknięto heroinę. Podczas tortur doszło też do dziwnego rytuału z krwią z głowy ofiary w roli głównej. 9 września, kiedy kobieta została sama w domu z jednym z porywaczy, udało jej się go przekonać, by ją rozwiązał i pozwolił pójść do toalety. Porywacz sponiewierał się narkotykami i kobieta zdołała zadzwonić na policję. Teraz cała czwórka staje przed zarzutami porwania. Salazar jest chodzącą definicją kryminalistki. W areszcie pojawiała się wcześniej 11 razy i ciążyły na niej w sumie 43 różne zarzuty. Władze powiedziały, że sprawdzą, czy dziewczyna zabitego mężczyzny nie miała związku ze zbrodnią, ale wynik śledztwa nie wpłynie na wysokość kary dla porywaczy.